Zobaczcie. Grzeczny. Zobaczcie, jak jest grzeczny. Widzieliście? Byłem pewien, znaczy byłem pewien. Słońce jest i tak dalej, prześwietla wodę, mówię, bez sensu. Ale jest falka. Ale ten ogonek. Mówię, kurde, dla tego ogonka. Jak jest? Jest dobrze. Przypadkowo. Cześć wszystkim. Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale AMS Fishing Team. Jak trwoga, to na komercję. Jesteśmy dzisiaj na komercji. Nie będziemy ściemniali. Jesteśmy na komercji, jesteśmy na łowisku jeleń. Jesteśmy tutaj pierwszy raz. No i czy wrócimy? To się okaże po dzisiejszym dniu. Zobaczymy, czy pływają to jakieś fajne szczupaki. Komercja kojarzy się zazwyczaj z rybami karpiowatymi. My przyjechaliśmy na szczupaki. Wynajęliśmy łódkę i mamy zamiar dobrać się od jakichś fajnych pajków. Chyba się aż to dzisiaj odpalą, co? Muszą. Będą grube ryby. Wierzymy w to. Miłego oglądania. Jest ryba, to już w sumie druga ryba, tak. Ale jedna nam się spięła. Co my tu mamy? Nie wiem, ale... To, bo to nie chce wyjść. Bo to jest dobre. To jest dobry szczupak. Ale za dziubeczek. Dobry szczupak. Za dziubeczek. Daj ten. Dziubik. A jest pierwszy. Jolo się spisał. Tak. Ależ fajnie. O, wypił się. Tak, wypił się. Ale ja co to jest? Ale chudzina. No. Ale chudzinka. Szprotka. Kurde, no. I co, Artur, przywalił spod trzciny. Ja wiem, że 4 metry od brzegu, ale nie o to chodzi, wiesz. Ja rzucałem tym fajetargerem. Byłem pewien. Słońce jest i tak dalej, prześwietla wodę, mówię, bez sensu. Ale jest falka. Ale ten ogonek. Mówię, kurde, dla tego ogonka, zaraz zobaczcie, jak to pracuje. Dla tego ogonka zrobię to i będę rzucał. I wszystko ładnie, pięknie. Co to, Artur, jest? Jolo od Quantum. Mega. Jest. 65. Ale pachnie ryba. Tak pachnie ryba, nie chcesz? Zaraz złowię, to się przekonam. Jak jest? Jest dobrze. Jest szczupakowo. Siedzi. No, Artur mnie dzisiaj... Deklasuje. Jak na razie. Oleż. Jak na razie deklasuje po prostu. Zobaczcie, jak to chodzi, to jest nowy sprzęt. No, lepszy od tamtego. Lepszy. Ale ogon to mu wyszedł z chrzele masz. No tak jest. Super. Szybko wypinamy. Tak. Ole. Zobaczcie, gdzie jest jolo. To było mega uderzenie. Cały. Patrz, cały. Masakra, ale ładny kolor. Ale ładny kolor. Tamto był taki gorszy. Super, fajny, ale bardzo, bardzo ładny kolor. Po prostu piękny kolor. Puszczaj go. Bye bye. Ma w nosie. Pomału sobie wchodzi. Jest na łowisku komercyjnym, to ma w nosie. No. Nikt go tu nie zje. Zadowolony łowca, więc. No oficjalnie Artur 2, Michał 0. No 2,5 byśmy powiedzieli. Dobra, liczy się wyciągnięty, ale tak? Nie dotknięty, więc ten. W tym roku zacząłem łowić castingiem i to jest nowość w ofercie firmy Quantum. Jest to wędka o gramaturze wyrzutu do 70 gramów. Zamontowałem kołowrotek Quantum Smoke trzeciej generacji. Plecionka czterosplotowa, budżetowa. I tak jak mówiłem, rękojeść korkowa chroniona jest folią. Nie ściągam nigdy folii z rękojeści przed złowieniem ryby. Dzisiaj na tą wędkę złowiłem, Michał, 6-7 szczupaków. Czekajcie, chwila. 6 ryb? A! Tak, te pozostałe 4 zobaczycie już niedługo. Także ceremonialnie zdejmiemy folię, tak zwane rozdziewiczymy z kondonika wędeczkę. Uwielbiam to robić. Ale... O! I mamy teraz pełnowartościowy zestaw do łowienia
metodą castingową. Tak jak mówiłem, jest to wędka Pelagic Casting z linii GeForce od firmy Quantum. Przynęta Yolo Swim Shad, dozbrojony oliwką. To ta guma ma akurat tutaj już wbudowane obciążenie. Jest za delikatne, jeśli chodzi o tą wodę. Postanowiłem dociążyć po prostu zwykłą oliwką i tyle. Co fajnego w tej przynęcie jest to, że może służyć jako przynęta wertykalna. Można ją tutaj zamocować i w wercie łowić. Tak to wygląda na chwilę obecną. Także w tym roku, w roku 2021, łowimy ciężej niż w 2020. W tamtym roku królowały na mojej łódce wędki serii Drive. Budżetowe wędki w tym roku troszkę drożej, półka wyżej, więcej przyjemności i większe ryby. Jest! To kolor taki sam jak twój, nie? Tak. Ale co mówisz, przynęty czy oszczupaku? Oszczupaku. Znaczy nie, kolor taki sam przynęty, tak jak twój. Ale nie mógłbyś mnie z boku dogrywać. Ale jest. Ochrzczona, malutki. Ale szczupa, przynęta, łestny. Łestny, ale malutki szczupak, zobacz. No dobra. Żeby nie mierzyć podbierak ma ile? 50? No. Czyli ryba 45. Tak jest. Ja nie wiem, czy to się liczy jako 2-1. Tak, 2,5 na pół. No 2,5 na pół, to chyba tak, spadaj. Ale te szczupaki mają wywalone tutaj, zobacz. Jestem ciekawy, czy przywali drugi raz, bo pół nie przynęty. Skubany, nieduży, ale agresywny. Ale wędka ochrzczona. Tak, ochrzczona w końcu. No. Tak, jest! Silnik wyłączałem. Jest. Dobra. Jest ten ciut większy, ale zobaczcie, jakie są tutaj ten. Patrz. Jaki ten co? Na jaki spokój. On w ogóle się nie chce ruszać, nie? Mówi cholera jasna. Podziękował. Tak, taki sam jak tamten. Ale zobacz, co on tu ma jako świeżą ranę. No, ten pierwszy, którego złowiłem też miał. Dziabnięty, dobra. Idź. O, ziu. Bye bye. Przyjazne rybki tutaj są. No dobra, czyli dzisiaj można powiedzieć, że jak na razie ryby dają przynęty w kolorze Fire Tiger. To jest jak na razie recepta na nie. Zobaczymy z biegiem dnia, co tutaj się będzie działo. Ale na razie Fire Tiger. Ojo. Taki Michał. Taką najgorszą pogodę. Chodź. Ale wszystkie, zobacz jak są fajne wpięte. Zobacz jak są wszystkie fajnie wpięte. Dobra. I na razie największy mój. Dobra, spadaj młody, bo tu są metrówki. Tak idzie wierzchem. Tak. No w ogóle nie ten, nie, nic nie pracuje, zobacz, jakbym przynętę ściągał samą, nie? A tam na końcu jest ryba. No ale niestety to jest dalej taka sama ryba, jak była. O, wypiął się elegancko. Jestem ci bardzo wdzięczny, że się wypiąłeś. Spadaj po tam, nie wiem, tatę, babcie. Chyba, że żeś adoptowany. Jeżeli chodzi o sprzęt, to w tym roku zobaczycie na pewno u nas sporo nowości, zarówno z firmy Quantum, jak i firmy Robinson. Dzisiaj jestem wyposażony w wędkę Firebeard. Jest to wędka bardzo budżetowa,
W dobrych sklepach wędkarskich znajdziecie ją za lekko powyżej 100 zł, a jest to naprawdę bardzo dobra cena w stosunku do jakości wykonania wędki. Wędka jest również, tak jak widzicie, ma bardzo ciekawy design, czerwony połączony z czarnym, więc jest taka dosyć bajerancka, bym powiedział. Wersja, którą mam do dzisiaj przy sobie, jest to wersja Pike Spin 2,40 do 30 gramów. Dolne CW jest 8 gramów, jednak już podczas tego mojego miesięcznego użytkowania wędki można stwierdzić, że to dolne W jest trochę przesadzone i przynętami o wadze 8 gramów ciężko tą wędką będzie rzucać. Za to górne CW jest na pewno zaniżone. Rzucałem przynętami, które ważą powyżej 50 gramów i wędka sobie śmiało z nimi radziła, więc można powiedzieć, że to górne CW takie realne jest około 55 gramów. Do tego jestem wyposażony w kołowrotek Yoshida. Jest to kolejna nowość na moim pokładzie sprzętowym. To jest rozmiar 4000. Mam zamontowaną tutaj płytszą spulę, ponieważ nie wiem, mam taki fetysz, nie lubię podkładu pod plecionką. Dlatego zazwyczaj, jeżeli jest taka możliwość, montuję płytszą szpulę i tam montuję plecionkę. Nawijam plecionkę. Wydaje mi się, że wielkościowo to samo, ponieważ na przykład te twoje, które były większe, tak? Kompletnie nie brały, tak? Mówiłeś, że było takie naprawdę delikatne puknięcie. A widać, że te maluchy, to są bardzo agresywne. No, widzimy, mojego ściągnąłeś. Uważaj, uważaj! Nie, to było, no ps. Artur ściąga mojego szczupaka. Przed chwilą ja go miałem. Jeszcze pływają te trzy tak. Ale zobacz. No łowi? No łowi, jolo! Ale zobacz gdzie? Tak, widzę. No, podbródkowy tak zwany. Cyk, pyk. Ciach, ciach. I tyle. Szybkie catch and release. Siedzi? O! To jest trochę lepiej. Co? Ta wędka nawet się potrafi wyjąć. Tak, poczekaj, kurde. Ale zeżar. No widzę. Bye bye. Upa, szedł. Żółwiczek. Czyli trzeba... Ile to? 4-4? Ten jest dotknięty. Nie, tak, żartuję, 4-4, no. Skoda Westina, zobaczcie, jakie miałem uderzenie. O, poszedł cały ogon. Trzeba zmienić. Powracamy do Fire Tigera, który dzisiaj również dawał ryby. U Artura daje cały czas. To chyba wszystko, że jest zapona Fire Tigera. To mogło być ładne. To mogło być ładne. Czemu on nie trafił? I Fire Tiger. Siedzi? Cholera. Spadł? Tak. Dobra. Naprawdę powtórzył? Naprawdę? No. O Jezu. Zobaczcie, co tu się dzieje. Nie możemy nawet spokojnie połowić. Bo co rzut? No to właśnie spokojnie łowić. Tu wychodzą szczupaki. Ostatnio chcieliśmy szczupaka 34 cm. Teraz ciągamy 50 taki i mówimy, że on nie jest za duży. Nie będziemy z nim celebrować. I zaczęło niestety znowu palać. O, że dlatego biorą. Wtedy brały przy słońcu. Pokaż znowu to. O, tu. Na razie. Ale grzeczne szczupaki, fajnie. Tak. Jolo. Jolo. Jolo dzisiaj rządzi. 5 do 4. Oj, to był ładniejszy szczupak. Oj, to był ładniejszy szczupak. Tutaj mam te nie mam przynęty pół, czy co? Nie, zwinął, patrz. Czułem takie szarpnięcie. Zwinął, widzisz? Zwinął i nie trafił. Ja! Jak to możliwe, że on tak to zwinął i nie trafił? No, on zahaczył, zablokował tą. Aż mi serce zagrzało, naprawdę. Zobaczcie, miałem przed chwilą uderzenie. I tak sobie pomyślałem, mówię, no głupi szczupak, no bo, znaczy głupi, w sensie malutki, bo takie to było niemrawe, stuknięcie, o. To był właśnie ten malutki szczupak.
A tak a propos, zobaczcie to, co tu się... Co tu się dzieje? Nie ma miejsca... Nie ma miejsca, żeby ta guma była niepogryziona. No, ten jest fajniasty, powiem ci, bo fajnie chodzi. Chodzi zupełnie inaczej. Trochę padało. Chodzi zupełnie inaczej niż ten. O, ty, kurde, nie mogę go ruszyć, powiem ci, on łódkę ciągnie. Nie, no ładnie, ładnie, widziałem jak się wyłożył, to myślę, że dobra 80. Oj, widzę tylko przynętę. Oj, jest, no ładny, ten. ładny. Ło, panie, Michał bardziej kołowrotek. Jeszcze bardziej zbudowany. Tak, otwórz kołowrotek, otwórz. Daj mu się wyszaleć, otwórz kołowrotek. Dobra, no i dawaj go na górę. A patrz. No, no bardzo dobrze, bardzo ładnie. Ale silna. No dawaj go. Widziałeś? Tak. A zobacz jaki kolor. Ale widziałeś jak to się robi? Widziałem. Widziałeś jak to się robi? Widziałem. Tak to się robi. Widziałem. Zobacz jaki kolor. Czego? Westina? No. Czy szczupaka? Westina. Uderzył na takiego Westina. Biały z brokacikiem. I co najważniejsze, w ogóle Westin nie jest uszkodzony. Bo wszystko poszło w kotwicę. Elegancka sprawa. Zobaczcie, w takim dużym podbieraku to jest w ogóle... To jest w ogóle nowość od Robinsona na ten rok. Jak widzicie, podbierak naprawdę bardzo fajny, szczupakowy, duży, tego brakowało. I fajna rybka w środku. Zobaczcie, piękny szczupak. Zaraz go zmierzymy. Ile on tam ma. Ja się nie wstydzę, że się boję. Nie wstydzę, że się boję. Nie chcę mieć pociętych łap. Zobaczcie, fajnie, cieszę się. To jest bądź co bądź największy mój szczupak w tym roku, więc jestem w 100% zadowolony. Dowalmy mu tu głowę. Masz 80. 74. 75. No co, nawet 5 jak go wyprostujesz. 5,5. Super. Fajnie, naprawdę. Naprawdę fajnie. Super po prostu. Jestem. Jestem bardzo rad i content. Jest szczęśliwy łowca. Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie jaki fajny szczupak. Wypuścimy go bezkolizyjnie, nie będziemy nim tam. Tym bardziej, że tutaj w ogóle szczupaki na tym łowisku są bardzo... Zobaczcie. Grzeczne. Zobaczcie jak on jest grzeczny. Widzieliście? Zobaczcie. On idzie Westina jeszcze zjeść. Idzie zjeść Westina. Teraz go weźmie. Nie można nawet usiąść zapalić. A ten jest mały. Nie, taki mały. Chcesz podbieraczek? O, to jest chudy. 50-taczek, nie? Jest chudy, ale to nie jest 50. Czekaj, bo to może wędka. Ale skoczek nam się trafił, no. Masz! Zwodujemy go. Tak. Jasne. Fajny. Ale nic się nie stanie. Fajny kolor, ale widzisz, twój zupełnie inny kolor miał niż ten mój, ten stalowy, nie? Dobra. Chcemy do wody, nie? Zwodujemy. Trzy metry pod nami. Super. Kolejny? No. Poprawił. Co ty gadasz? Jezu, zobaczcie. Ja nie zdążyłem tego. Ajkosa odłożyć i... Coś wybiera mi, także... Może być większy. Nie, masz go tak dziwnie... Nie, ty patrz, on jest podpięty, widzisz? Nie, ma w piesku. Nie, zobacz. Widzisz, podpięty jest za boczek. Pierwszy rzut po tamtym. Tak, no pierwszy rzut po tamtym. Zobaczcie. Klaps! Maluszek. Oj, to taki fajniejszy. Nie, 50. No nie, nie jest 50. Nie, czuję na kiju. Ale czemu ten kołowrotek się nie jest? Bo jest za mały. Ale patrz, jakie barwa! Zobacz. No. No nie, daj spokój. Masz rację, 50 taczek. O, i gitara. Ciężko powiedzieć dzisiaj o jakiejkolwiek taktyce, nie znamy zbiornika. Wiemy od właściciela, że najgłębsze miejsce na łowisku komercyjnym Bieleń ma 13 metrów. Jesteśmy bez echosondy, więc
Naszą taktyką jest po prostu pływanie, dryfowanie brzegiem i obrzucanie trzcinki za trzcinką. No i jak na razie ta taktyka przynosi efekty. Na pokładzie 12 szczupaków. Lecimy po więcej, nie? Dzisiaj mamy pogodę bardzo w kratkę. Co chwilę mamy zmianę pogody. Nie wiem, jak to wygląda ze ciśnieniem, ale co chwilę przechodzi jakiś front. Jest albo pada, albo jest ciepło. Co chwilę stoimy albo w kurce przeciwdeszczowej, albo w samej bluzie. Także nie jest to dobra pogoda na szczupaki, tak? No nie. Nie powinna przynajmniej być dobra na szczupaki, ponieważ raczej ta stabilizacja jest potrzebna. No a jak widzicie, zostało nam co prawda już niedużo łowienia, ale tam idzie kolejna chmura z deszczem. A która może nas jeszcze... Ale miałeś uderzenie? Która może nas dzisiaj jeszcze złapie. Poszedł. Maluszek. Ale zobaczcie. Bardzo ciekawa przynęta. Przed momentem wyszedł właśnie malutki szczupaczek. Taki 50-taczek na przynętę od 4 Streeta. Chatterpike. Motor oil świetnie to pracuje. Robi to strasznie dużo hałasu. Potem przód wali o wodę. Ogonek zamiata. Jest taki twisterowata. Jest to taka twisterowata przynęta. W tym roku zamieniłem wędki na modele z półki wyżej. W tym roku będę łowił na, jeśli chodzi o wędkę spinningową, z kołowrotkiem zwykłym, klasycznym, ze stałą szpulą. Będzie to wędka Vapor od Quantuma. Detektor 190 cm do 56 gramów uzbrojona. I to jest właśnie piękne. Przelotki Fuji, uchwyt Fuji. Tak to wygląda na chwilę obecną. Kołowrotek Vapor 4000. To będzie mój zestaw na ciężkie łowienie pajków. Ale wiesz co? Ja go widziałem wcześniej. A ty masz go? On mi błysnął. Ale jaki podarty. Jaki podartus. Ale jest. Ale ja go widziałem wcześniej, mi się wydaje, wiesz? On mi błysnął znacznie wcześniej. Zobaczcie, szybkie catch and release. Gratulacje, Artur. Dzięki. Yes! Ojej, a jaki wyczerpany! Ale większy. Troszkę. 60. No tak, wiesz, nie? Ale chudy, zobacz. I też szczepnięty, strasznie szczepnięty, nie? Tak, daj kombinery. Ja zrobię tak samo jak ty. O, leciutko, bo to takie leciutkie branie było. Zobacz, zapięte za samą tą. O, szybciutkie catch and release, elegancko, ja jestem zadowolony. O Jezu, zobaczcie, co się dzieje! Armagedon, no przed chwilą było tak fajnie! Masakra! A to zadowolony? Bardzo, dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Jest bardzo wyjątkowy, bo wygrałem, jest 8-7. Po dogłębnej analizie materiału twierdzę, że przegrałem. AMS Fishing Team z matematyką jest na bakier. Wiecie co, my nie lubimy komercji, to raczej nie ma co tego ukrywać, ale raz na ruski rok to i król się w to i to już załatwi, więc my też możemy iść na komercję. Dobra, kończymy, bo zaraz mnie będzie kompletnie słychać. Nasz silnik już ledwo zipie, akumulator prawie pada, nie wiem, czy nie będziemy musieli iść na piechotę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale AMS Fishing Team. Na razie! Cześć, do zobaczenia! Nara! Co? Siedzi? Tak. No. I co? Zbieraczek? Nie. I duzi? No, o. Oj, poszedł. Wiecie co, bo jednak zdecydowaliśmy się jeszcze jeszcze jeden dryf puścić. Póki akumulator jest. Póki akumulator jest, najwyżej nie wrócimy. Naprawdę? No to cholera jasna. Nie będzie ostatni, bo ja przegrałem. To takie krótkie wodzie, zobacz. Widzę. Taki nawet. Jaki siłacz. Nawet siłacz. Chcesz tego podbieraka? Nie. Oj, wyskoczył. No tak, jasne. No. W ogóle bym się tu nie spodziewał, nie? 10. Nie. Ten przy łódce nie był, nie liczy się.
Mała aktualizacja, ten człowiek za mną, czyli ja to wygrał. Ile? 11-8. Już to przerabialiśmy. 11-7 i Artur wygrywał również, jak spływaliśmy za pierwszym razem. Zajebisty ładny wynik. Ładny dzień. Super wynik, naprawdę. Piona. Hej. Do zobaczenia.